Prolog. Słuchaj synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek ty jesteś. Co wyrzekasz się własnych chęci? a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa. Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca doprowadził. Wówczas, skoro raczył nas już zaliczyć do grona swoich synów, nie będzie musiał się kiedyś smucić naszymi złymi postępkami. Posługując się dobrem, jakie w nas złożył, powinniśmy zatem zawsze być Mu posłuszni, bo w przeciwnym razie mógłby nas nie tylko wydziedziczyć, jak rozgniewany ojciec swoich synów, lecz także, jak groźny pan, obrażony naszą nikczemnością, wydać na wieczną karę sługi niegodne, gdyż nie chcieliśmy iść za Nim do chwały. Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina, wołając: abyście usłyszeli dzisiaj głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu, kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza, Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Jeśli słysząc to odpowiesz, Ja, życzę Ci Bóg. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych Twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro. Szukaj pokoju, idź za nim. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na Was, a uszy moje otwarte na prośby Wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem – oto jestem. Cóż dla nas milszego bracia najdrożsi, nad ten Boży Głos Zaproszenia. Oto w swojej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia. Przepasawszy więc Biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie tego, który nas wezwał do swego królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków gdyż inną tam się nie dochodzi. Zapytajmy zatem Pana razem z prorokiem: Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej świętej górze? A zapytawszy, słuchajmy, bracia, jak Pan odpowiada i ukazuje nam drogę do swego przybytku, mówiąc: Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swym sercu i nie zwodzi swym językiem. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie słucha oszczerstw przeciw swemu sąsiadowi. A gdy diabeł mu coś doradza, odtrąca go razem z jego potrzeptami daleko od swego serca i od razu w niwecz obraca, a rodzące się pokusy rozbija o Chrystusa jak o skała. Tacy ludzie pełni bojaźni pańskiej nie wpadają w zarozumiałość, gdy widzą, że dobrze postępują. Uważają bowiem że nawet to dobro jakie w nich jest nie z własnej ich mocy lecz od Pana pochodzi. Wielbią zatem Pana który w nich działa i wołają razem z prorokiem nie nam panie nie nam lecz twemu imieniu daj chwała. Podobnie i Paweł apostoł nie przypisywał sobie zasługi z racji swej pracy apostolskiej lecz mówił z łaski Bożej jestem tym czym jestem. A kiedy indziej znowu kto się chlubi niech się w Panu chlubi. Dlatego też Pan powiada w Ewangelii. Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Aby wszystko doprowadzić do końca. Pan oczekuje, że będziemy codziennie odpowiadać czynami na te jego święte napomnienia. A chcąc, byśmy zdążyli poprawić się z grzechów, przedłuża nam dni tego życia, zgodnie ze słowami apostoła. Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce Cię przywrócić do nawrócenia? Łaskawy bowiem Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Gdyśmy więc bracia zapytali Pana, kto może zamieszkać w Jego przybytku, usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w Nim zamieszkać. Obyśmy wypełniali obowiązki Tego, który tam ma mieszkać. Powinniśmy więc przygotować nasze serca i ciała do walki pod świętym posłuszeństwem przykazaniom Bożym. A gdy coś zbyt trudne będzie dla naszej natury, prośmy wówczas Pana, Wykazał łasce swojej przyjść nam z pomocą. Jeśli pragniemy uniknąć kar piekła i osiągnąć życie wieczne, to póki jest jeszcze czas, puty w tym ciele będąc, możemy wszystko to wypełnić w świetle ziemskiego życia. Spieszmy się i tylko to czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność. Mamy zatem założyć szkołę służby pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją, nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy, dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu przejęty strachem z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą. Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, Serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie. Koniec prorogu rozdział pierwszy o różnych rodzajach mnichów. Cztery są, jak wiadomo, rodzaje mnichów. Pierwszy nosi nazwę cenobitów, to jest tych, którzy żyją w klasztorze i pełnią służbę pod regułą i opatem. Drugi to anachoreci, to znaczy pustelnicy. Oni to nie w pierwszym porywie zachwytu nad życiem mniszym, lecz przychodząc długą próbę w klasztorze, od wielu nauczyli się, jak należy walczyć z diabłem. A dobrze przygotowani w szeregach braci do samotnej walki na pustyni i dość już silni, by obejść się bez pomocy bliźniego, są w stanie z Bożą pomocą zmagać się w pojedynkę ze złem, czającym się w ciele i w myślach. Trzeci, całkiem obrzydliwym rodzajem mnichów są sarabajci. Żadna reguła nie była im mistrzynią i nie wypróbowała ich jak złoto w ogniu. Rozmiękki jak ołów, w postępowaniu zachowują nadal wierność światu, a swoją tonzurą jawnie kłamią Bogu. Zamykają się po dwóch lub trzech, a nawet samotnie, bez żadnego pasterza, w owczarniach niepańskich, lecz swych własnych. Prawem ich jest zaspokajanie swych pragnień. Cokolwiek sobie zamyślą lub co wybiorą, to mianują świętym. A czego nie chcą, to uważają za niedozwolone. Czwarty rodzaj mnichów to ci, których nazywają mnichami wędrownymi girowagi. Przez całe życie wędrują oni po różnych okolicach, goszcząc po trzy lub cztery dni w rozmaitych klasztorach. Zawsze się włóczą, pozbawieni wszelkiej stałości, a służą tylko własnym zachciankom i rozkoszom podniebienia pod każdym względem. Gorsi jeszcze od Sarabajitów. O godnym pożałowania postępowaniu tych wszystkich lepiej jest milczeć niż mówić. Pominąwszy ich zatem przejdźmy z pomocą Pana do zasad regulujących życie cenobitów, tego najdzielniejszego rodzaju mnichów. Rozdział drugi jaki powinien być opad. Opad, który zasługuje, aby stać na czele klasztoru. Powinien zawsze pamiętać, jakie nosi miano, i czynami dawać wyraz swojej godności. Wiara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go Jego imieniem. Mówi przecież apostoł: Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Dlatego też opat nie powinien uczyć ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego. To by było poza prawem pańskim, ale polecenie Jego albo nauka niech zapada w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości. Niechaj Opad zawsze pamięta, że przed budzącym bojaźń w Trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie sprawy za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów. I niech wie, że jeśli gospodarz ma zbyt mało pożytku z owiec, Obwinia za to pasterza. Z drugiej strony jednak, jeśli pasterz zajmie się z całą gorliwością niespokojną i nieposłuszną trzodą, usiłując na wszelki sposób leczyć choroby jej postępowania, Pan uniewinni go na swoim sądzie, także wraz z prorokiem będzie mógł wołać. Sprawiedliwości Twojej w sercu nie skryłem, wyjawiłem Twoją wierność i pomoc. Lecz oni wzgardzili mną i przeciw mnie wystąpili. I wówczas karą dla owiec nieposłusznych jego zabiegom będzie w końcu sama przemożna śmierć. A zatem, gdy ktoś przyjął miano opata, powinien uczyć swoich uczniów na dwa sposoby, a znaczy to, niechaj wszystko to dobre i święte okazuje raczej swoim postępowaniem niż słowami. Uczniom bardziej pojętnym musi wykładać naukę Pana także słowami, tych zaś, którzy trudniej rozumieją i są twardego serca, niech własnym życiem uczy Bożych Przykazań. Niech pokaże swoim postępowaniem, że istotnie nie należy czynić wszystkiego tego, czego polecił unikać swoim uczniom, aby innym głosząc naukę sam nie został uznany za niezdatnego. Jeszcze Bóg mógłby jego grzechy kiedyś mu wypomnieć, mówiąc, czemu o mych przykazaniach rozprawiasz, i na ustach masz moje przymierze. Ty, co nienawidzisz karności i słowa me rzuciłeś za siebie, a także czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz. Opat nie powinien nikogo w klasztorze wyróżniać. Ani kochać jednego mnicha bardziej od innego chyba że ktoś okaże się lepszym w dobrych uczynkach i w posłuszeństwie jeżeli nie ma jakiejś innej rozumnej przyczyny wolno urodzonemu nie należy przyznawać żadnego pierwszeństwa przed tym który wstąpił do klasztoru jako niewolnik gdyby jednak opat uznał że tego wymaga sprawiedliwość on sam zdecyduje o miejscu takiego mnicha, kimkolwiek by on był. W innym przypadku niech wszyscy bracia zachowują swoje miejsca. Czy wolni bowiem, czy niewolnicy? Wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie i pod rozkazami jednego pana dźwigamy równy dla wszystkich ciężar Jego służby, albowiem w Bogu nie ma względu na osobę. Tylko w jeden sposób możemy się wyróżnić w Jego oczach. Jeżeli będziemy pokorni, a zatem lepsi od innych w dobrych uczynkach. Niech więc opat darzy wszystkich jednakową miłością i niech wszystkich traktuje jednakowo zgodnie z ich zasługami. Jako nauczyciel powinien opat trzymać się zawsze tej oto zasady apostoła, przekonywuj proś, karć, to znaczy stosownie do czasu i okoliczności, Łączyć surowość z łagodnością, okazując się raz wymagającym mistrzem, to znowu pełnym miłości ojcem. Tak więc niekarnych i niespokojnych trzeba karcić bardziej surowo, posłusznych zaś łagodnych i cierpliwych nakłaniać usilnie, by w dobrym postępowali. Co do niedbałych natomiast i lekceważących jego polecenia, przypominamy, by ich ganił i karał. Niech nie przemilcza grzechów błądzących braci, lecz w miarę swych możliwości wyrywa je z korzeniami, gdy tylko zaczną się pokazywać pomny na los helego kapłana Silo. Szlachetniejsze i rozumniejsze umysły niech gani słowami raz lub dwa. Występnych zaś zatwardziałych i pysznych, jak również nieposłusznych, niech karci chłostą lub wyznacza im inną karę cielesną. Już za pierwszym razem, gdyż czytamy w Piśmie Świętym, głupiego słowa nie naprawią i na innym miejscu uderz syna twego rózgą, a uwolnisz duszę jego od śmierci. Opat powinien zawsze pamiętać, kim jest, jak go nazywają i wiedzieć, że komu daje więcej, od tego będą więcej wymagać. Niech wie, jak trudnego i ciężkiego zadania się podjął rządzić duszami i służyć wielu w dążeniu do naprawy obyczajów. Jednego musi łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego jeszcze przekonywać. Niechaj do wszystkich tak dopasuje się i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet cieszyła go jeszcze swoim postępem w dobrem. Przede wszystkim nie wolno mu zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia dusz, które poddano jego władzy, a troszczyć się więcej o rzeczy przemijające, ziemskie i znikome. Niech zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność. A niech się nie tłumaczy ubóstwem klasztoru, pamiętając, że napisano: Starajcie się najpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie Wam dodane, oraz na innym miejscu bojący się Boga nie doświadczą biedy. Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za duszę ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go, jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami. A to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego, napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawiania własnych błędów. Rozdział trzeci. O zwoływaniu braci na radę. Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niechaj opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej o co chodzi. Wysłuchawszy opinii braci, niech ją sam rozważy, a następnie zrobi to, co uzna za bardziej wskazane. Powiedzieliśmy zaś, że wszystkich należy wzywać na radę, gdyż Pan często właśnie komuś młodszemu objawia to, co jest lepsze. Bracia zaś powinni wyrażać swoje zdanie z wielką pokorą i uległością, a niech się nie ośmielają bronić zuchwale tego, co im samym wyda się słuszne. Decyzja musi zależeć głównie od sądu opata, także gdy on uzna coś za bardziej wskazane, wszyscy się do tego zastosują. Jednakże, podobnie jak godzi się, by uczniowie słuchali mistrza, tak trzeba, by i on zarządzał wszystkim w sposób mądry i sprawiedliwy. We wszystkim więc niech wszyscy idą za regułą, jak za mistrzynią, i niech nikt lekkomyślnie od niej nie odstępuje. Niech nikt w klasztorze nie idzie za wolą własnego serca. Niechaj nikt nie śmie spierać się ze swoim opatem z uchwale lub poza klasztorem, a gdyby się ktoś na to poważył. Należy go ukarać zgodnie z regułą. Sam jednak opat niech robi wszystko z bojaźnią Bożą, zawsze zachowując regułę. Musi bowiem pamiętać, że z całą pewnością ze wszystkich swoich rozstrzygnięć zda sprawę przed Bogiem, który jest najsprawiedliwszym sędzią. Jeśli zaś chodzi o jakieś mniej ważne sprawy klasztoru, niech opat wzywa na radę jedynie starszych, bo napisane jest, nic nie czyń, bez rady, a po uczynku nie będziesz żałował. Rozdział czwarty: Jakie są narzędzia dobrych uczynków? Przede wszystkim kochać Boga z całego serca, z całej duszy i z całej mocy, następnie bliźniego jak siebie samego, następnie nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie pożądać, nie świadczyć fałszywie, szanować wszystkich ludzi. Nie czynić nikomu tego, co Tobie nie miłe, wyrzekać się samego siebie, aby iść za Chrystusem, ciało poskramiać, nie szukać przyjemności, kochać post, ubogich wspierać, nagich przyodziewać, chorych nawiedzać, zmarłych grzebać, cierpiącym pomagać, smutnych pocieszać, zerwać ze sposobem postępowania tego świata. Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa, nie działać pod wpływem gniewu, nie zachowywać urazy, nie kryć w sercu podstępu, nie dawać fałszywego znaku pokoju, nie schodzić z drogi miłości, nie przysięgać, aby przypadkiem nie dopuścić się krzywoprzysięstwa, prawdę wyznać sercem i ustami, złem za zło nie odpłacać, krzywdy nie wyrządzać. A wyrządzone cierpliwie znosić, miłować nieprzyjaciół, złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić, dla sprawiedliwości znosić prześladowanie, nie być pysznym, ani pijącym zbyt dużo, ani żarłokiem, ani ospałem, ani leniwym, nie szemrać, nie obmawiać, nadzieję swoją w Bogu pokładać, Widząc w sobie jakieś dobro, przypisywać je Bogu, nie sobie, zło zaś uznawać zawsze za własne dzieło i sobie je przypisywać, lękać się dnia sądu, drżeć przed piekłem, całą duszą pragnąć życia wiecznego, śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczyma, w każdej chwili strzec swego postępowania, uważać za rzecz pewną, że Bóg patrzy na nas na każdym miejscu, złe myśli przychodzące do serca natychmiast rozbijać o Chrystusa i wyjawiać je Ojcu Duchownemu. strzec ust swoich od złej i przewrotnej mowy, nie mieć upodobania w wielomóstwie, nie wypowiadać słów czczych lub pobudzających do śmiechu, nie lubować się w nadmiernym lub głośnym śmiechu. Słuchać chętnie czytania duchowego. Często znajdować czas na modlitwę, dawne swoje grzechy codziennie ze łzami i wzdychaniem na modlitwie wyznawać Bogu, a na przyszłość poprawić się z tych grzechów, nie spełniać zachcianek ciała, nienawidzić własnej chęci. Poleceń opata we wszystkim słuchać, nawet jeśli by On, co nie daj Boże, sam inaczej postępował. Mając wówczas w pamięci ten nakaz Pana, czyncie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy, lecz najpierw świętym zostać, by ta nazwa odpowiadała prawdzie. Przykazania Boże codziennie w czynach wypełniać kochać czystość. Nikogo nie nienawidzić. Nie zazdrościć, nie czynić niczego z zawiści, nie lubić kłótni, unikać wyniosłości, starszych szanować, młodszych miłować, w duchu miłości Chrystusowej modlić się za nieprzyjaciół. Jeśli zdarzy się jakaś kłótnia, pojednać się przed zachodem słońca. Nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. Oto są środki postępu duchowego. Jeśli zasady te będziemy nieustannie we dnie i w nocy wypełniać jeżeli w dzień sądu zyskają one uznanie, wówczas otrzymamy od Pana nagrodę, którą On sam obiecał, czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Naszą zaś pracownią, w której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi narzędziami dobrych uczynków, jest stałe życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej. Rozdział 5. O posłuszeństwie Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezwzględne posłuszeństwo. Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa, czy to ze względu na służbę świętą, Jaką ślubowali, czy to z ręku przed piekłem, czy wreszcie dla chwały życia wiecznego, gdy tylko przełożony wyda jakieś polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem tak, jak gdyby sam Bóg rozkazywał. O nich to mówi Pan, są posłuszni na pierwsze wezwanie, a tym, którzy uczą, powiada także: kto Was słucha, mnie słucha. Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy. I wyrzekają się własnej woli. Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nieukończoną pracę, którą wykonywali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć czynem na otrzymane polecenie. Dzięki bojaźni Bożej wszystko odbywa się tak szybko, że dwa te akty, rozkaz mistrza i czyn wypełniającego ów rozkaz ucznia następują bezpośrednio po sobie niemal w jednym momencie. To miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego. Dlatego wybierają drogę wąską, o jakiej Pan mówi. Wąska jest droga, która prowadzi do życia. Nie żyją oni według swojego upodobania, posłuszni własnym pożądaniom i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć i poleceń drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać opatowi. Bez wątpienia ci właśnie naśladują prawdziwie Pana, który mówi o sobie. Nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Posłuszeństwo to jednak tylko wówczas jest Bogu przyjemne i miłe ludziom, jeśli polecenie spełniamy nie wahając się, nie ociągając, nie ozięble, bez szemrania, bez słowa sprzeciwu. Posłuszeństwo bowiem okazywane przełożonym zwraca się do Boga. On sam przecież powiedział: Kto was słucha, mnie słucha. Trzeba również, by posłuszeństwo uczniów było pogodne, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. Jeśli uczeń słucha niechętnie i protestuje nie tylko słowem, lecz także buntuje się w sercu, to choćby nawet rozkaz wypełnił. Nie może się podobać Bogu, który widzi jego zbuntowane serce. Taki czyn nie przyniesie mu żadnej łaski, a wręcz przeciwnie, może ściągnąć na niego karę za szemranie, jeśli nie poprawi się szybko i za swój błąd nie zadośćuczyni. Rozdział szósty o cnocie milczenia. Postępujmy tak, jak mówi prorok. Rzekłem, będę pilnował dróg moich, aby mnie zgrzeszył językiem. Będzidło nałożyłem na usta, o nie miałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od słów dobrych. W ten sposób chce nam prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy. Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte i budujące, Należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym, bo jest napisane: Nie unikniesz grzechu w gadulstwie i gdzie indziej życie i śmierć w mocy języka. Wypada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać. Dlatego też, kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości. Nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów. Oraz dogadania pustego i pobudzającego do śmiechu. Potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy uczniom otwierać ust do takich rozmów. Rozdział siódmy o pokorze Bracia, Pismo Święte woła do nas, każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Słowami tymi poucza nas, że wszelkie wynoszenie się jest rodzajem pychy. Jej to wystrzega się prorok, który mówi: Moje serce nie pyszni się, panie, i oczy moje nie patrzą wyniośle. Nie gonię za tym, co wielkie, ani dla mnie zbyt wysokie. Co by się jednak stało, gdybym nie myślał pokornie, gdybym wynosił moją duszę? Postąpiłbyś z moją duszą jak z małym dzieckiem na łonie jego matki. Tak więc bracia, jeśli chcemy osiągnąć szczyt wielkiej pokory, jeśli chcemy szybko dojść do tego wywyższenia w niebie, do którego dochodzi się przez uniżenie w życiu ziemskim, musimy wstępując do góry po stopniach naszych czynów wznieść ową drabinę, która ukazała się we śnie Jakubowi. Na niej to widział on wstępujących i wstępujących aniołów. Nie ulega wątpliwości, że wstępowanie i wstępowanie oznacza po prostu, iż wynosząc się schodzimy w dół, natomiast ku górze wstępujemy przez pokorę. Ustawiona drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy serce stanie się pokorne. Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza, a wzywająca nas łaska Boża umieściła w niej różne szczeble pokory i karności zakonnej, po których do góry wstępujemy. O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli człowiek ma stare przed oczyma bojaźń Bożą i gorliwie się stara o niej nie zapominać. Zawsze pamięta o wszystkim, co Bóg nakazuje i ustawicznie w sercu swoim rozważa zarówno ogień piekielny, palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, jak i życie wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją. W każdej zatem chwili wystrzega się błędów i grzechów popełnionych myślą, językiem, rękami, nogami czy to wolą własną, a broni się przed pożądaniami ciała. Człowiek powinien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy nań zawsze i o każdej porze, a także. I szczyny Jego w każdym miejscu rozgrywają się przed oczyma bożymi, a niełowie zaś w każdej chwili donoszą o nich Bogu. Tego właśnie chce nas nauczyć prorok, gdy ukazuje nam Boga zawsze obecnego w naszych myślach, mówiąc Boże, co przenikasz serca i sumienia, i w innym miejscu myśli człowiecze są Panu znane. Gdzie indziej jeszcze z daleka myśli moje pojmujesz, i myśl człowiecza będzie sławić Ciebie. Pragnąc czuwać nad swymi przewrotnymi myślami, niechaj Brat użyteczny, powtarza zawsze w swoim sercu, wtedy będę wobec niego bez skazy i winy się ustrzega. Czynić własną wolę zabrania nam Pismo święte słowami. Powstrzymaj się od swoich pożądań. Podobnie też prosimy Boga w modlitwie. By Jego wola w nas się wypełniała. Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili naszej woli. W ten sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo Święte jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci. Lękamy się również tego, co zostało powiedziane o niedbałych. Zepsuci są i stali się wstrętni w swoich chęciach. Co do pożądań ciała to wierzymy, że Bóg jest zawsze przy nas obecny, gdyż prorok mówi do Pana: Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie. Trzeba zatem wystrzegać się złych pożądań, gdyż śmierć stoi na progu rozkoszy. Dlatego też poucza nas Pismo Święte: Nie idź za Twoimi namiętnościami. Jeżeli więc oczy Pana dobrych i złych wypatrują i na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szuka Boga? Jeżeli także przydzieleni nam aniołowie codziennie, w dzień i w nocy przedstawiają Panu nasze uczynki, trzeba zatem bracia pilnować się każdej godziny, aby Pan, jak prorok mówi w Psalmie, nie ujrzał nas w jakiejś chwili zwróconych ku złu i bezużytecznych. Dziś nas jeszcze oszczędza, bo jest łaskawy i oczekuje nawrócenia ku lepszemu. Wówczas jednak musiałby w końcu powiedzieć: ty to czynisz, a ja mam milczeć? Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy się już własnej woli, nie znajdujemy w przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi: Stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest też napisane: własna chęć ściąga na siebie karę. Związanie z cudzą wolą zdobywa wieniec zwycięstwa. Trzeci stopień pokory: jeśli z miłości do Boga poddajemy się całkowitemu posłuszeństwu przełożonemu, naśladując Pana, o którym mówi apostoł, stał się posłusznym aż do śmierci. Czwarty stopień pokory: jeśli w sprawach trudnych i w przeciwnościach, a nawet doznając jakiejś krzywdy, Zachowujemy w posłuszeństwie milczącą i świadomą cierpliwość, a znosząc wszystko nie słabniemy i nie odchodzimy, gdyż pismo mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a w innym miejscu niech się twoje serce umocni i wyczekuj Pana. Aby zaś wskazać, że ten, kto jest wierny, powinien znieść dla Pana wszystko, nawet najgorsze przeciwności, pismo mówi w imieniu cierpiących lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. A cierpiący, bezpieczni w swojej ufności w zapłatę Bożą, dodają pełni wesela, a we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Również w innym miejscu Pismo mówi, a bowiem Tyś nas doświadczył, Boże, badałeś nas ogniem, jak się bada srebro, wprowadziłeś nas w pułapkę, na grzbiet nas włożyłeś ciężar i aby pouczyć, że powinniśmy żyć pod władzą przełożonego, dodaję postawiłeś ludzi nad naszymi głowami. W przeciwnościach i w niesprawiedliwości przez cierpliwość wypełniają tacy ludzie przykazania Pana, uderzeni w policzek nadstawiają drugi. Zabierającemu tunikę oddają płaszcz, ze zmuszającymi iść tysiąc kroków idą dwa tysiące. A z apostołem Pawłem znoszą fałszywych braci i błogosławią tych, którzy ich przeklinają. Piąty stopień pokory jeśli w pokornym wyznaniu wyjawiamy swojemu opatowi wszystkie złe myśli przychodzące do serca lub złe czyny w ukryciu popełnione, zachęca nas do tego pismo mówiąc powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu oraz wyznawajcie Panu bo dobry bo na wieki jego miłosierdzie. A prorok dodaje jeszcze: Grzech, mój panie, tobie wyznałem i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją panu, a tyś darował winę mojego grzechu. Szósty Stopień pokory. Jeśli mnich zadawala się wszystkim, co tanie i ostatnie, a cokolwiek mu zlecono czynić, uważa siebie zawsze za sługę złego i niegodnego. Powtarzając z Prorokiem, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja na zawsze będę z Tobą. Siódmy stopień pokory. Jeśli mnich nie tylko ustami wyznaje, że jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich, lecz jest o tym również najgłębiej przekonany, upokarza się i mówi z Prorokiem: Ja jestem robak, a nie człowiek, Pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa, wywyższyłem się. zostałem upokorzony i zawstydzony, a także na innym miejscu. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Ósmy stopień pokory. Jeśli mnie czyni to tylko do czego zachęca go wspólna reguła, klasztoru i przykład starszych. Dziewiąty stopień pokory. Jeśli mnich powstrzymuje język od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się niepytany, gdyż pismo poucza, że nie uniknie się grzechu w gadulstwie i że mąż gadatliwy nie znajdzie kierunku na ziemi. Dziesiąty stopień pokory. Jeśli nie jest łatwy i skory do śmiechu, ponieważ zostało napisane, głupi przy śmiechu podnosi swój głos. Jedenasty stopień pokory. Jeśli mnich, gdy nawet otworzy usta, mówi powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, bo jest napisane, mądry daje się poznać w kilku słowach. Dwunasty stopień pokory. Jeżeli mnich nie tylko w sercu, ale także w samej postawie okazuje zawsze pokorę oczom ludzi, a mianowicie w czasie służby bożej, w oratorium, w klasztorze, w ogrodzie, w podróży, na polu, czy gdziekolwiek indziej, bez względu na to, czy siedzi, chodzi, czy też stoi, zawsze niech ma spuszczoną głowę i oczy skierowane ku ziemi. Czuje się bowiem w każdej chwili winnym grzechów swoich i uważa, że już staje przed straszliwym sądem. Powtarza też sobie zawsze w sercu to, co mówił ze spuszczonymi ku ziemi oczami ów ewangeliczny celnik. Panie, ja grzeszny, nie jestem godzien podnieść oczu moich ku niebu, a także z prorokiem, schrony jestem i poniżony ciągle. Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich dojdzie wkrótce do tej miłości Boga, która jako doskonała usuwa precz lęk. I co poprzednio tylko z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz przestrzegał bez żadnego trudu, z przyzwyczajenia, Niejako w sposób naturalny, już nie ze strachu przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa, bo nawykł On już do dobrego i znajduje radość w cnocie. Oto to przez Ducha Świętego zechce Pan objawić łaskawie w słudze swoim oczyszczonym z błędów i grzechów.